Pozdrawiam serdecznie, serwis Nasze Sprawy 24 i Portal Pomorza. Na koniec naszej wycieczki po Ukrainie, jeżeli to wycieczką można nazwać, ale to jest połączone z pracą, no troszeczkę też wypoczynku, ale dotarliśmy ponownie do Charkowa. Mamy teraz akurat ten czas, moment, gdzie możemy się zająć tutaj przeglądem organów. My wstępnie kilka dni temu sprawdziliśmy, co tutaj, że tak powiem, instrumentowi dolega. Nie ma zasadniczo większych wad, żadnych tam usterek, czy też czynności do wykonania, no ale wiadomo, temperatura tu jest bardzo wysoka, zmienia się też i to wymaga oczywiście dostrojenia tego instrumentu. Panie Robercie, jak tam z tym strojeniem? Przypominamy, rok temu montowany, teraz tutaj po czasie były dołożone, tutaj widzimy obudowa, prospekt, który widzieliśmy z przodu, też go później pokażemy, bo kiedy zakończymy pracę, postaramy się coś zagrać, żeby sprawdzić, jak to brzmi. Tutaj też widzimy, podłoga została wzbogacona o wykładziny, no może tak nie wygląda, to za bardzo wygodne jest, ale to tak normalnie, my jesteśmy do desek przyczepione na wykładziny, takie gumoleum raczej się nie spotykamy, ale to nic. Łatwiej czy utrzymać, dokładnie, tym bardziej tutaj chórzyści widzimy z tych ławeczek, z tych tutaj stołeczków korzystają. Widzimy, są mikrofony i no, jak to się nazywa? Pulpity, przepraszam, właśnie wypadło mi to słowo. No i teraz będziemy tutaj przystępować do strojenia, a później pokażemy, jak to, co się nam udało uzyskać. Tylko w tych temperaturach jeszcze raz warto zwrócić uwagę. To nie są takie, no w Polsce teraz też było bardzo gorąco, a teraz, kiedy dzwoniłem wczoraj do domu, było chyba 12 czy 13 stopni, co wpływa w jaki sposób na organy, to może już oddam głos panu organomistrzowi, on powie. No głównie skoki temperatury z niskiej na wysoką, to na przykład już mówiłem wcześniej, że są pootwierane okna celem lepszej wentylacji kościoła i to też wpływa trochę negatywnie na instrument, bo powiedzmy w nocy gdzieś tam o pierwszej, drugiej, trzeciej, gdzie temperatura najbardziej spada, kościół się też wychładza, ale potem się znowu nagrzewa, jest raz ciepło, raz... I rano, kiedy mszę, zaraz... A dla organów wiadomo, to już ksiądz świętej pamięci, ksiądz organisz, ksiądz Chwałek właśnie pisał. 1,5 stopnia różnicy przy skoku temperatury powoduje już, że organy zaczynają się rozstrajać, wiadomo, metal się napręża, kurczy, także niejednokrotnie nie ma nawet sensu strojenie, bo... One w danej temperaturze były nastrojone i stroiły, to myśmy kiedy tu byli w zeszłym roku, w październiku. Teraz temperatura poszła do góry, strój organów też poszedł do góry, bo jest nie 440 Hz, a 449 prawie, także to jest... Jakbyśmy nawet chcieli zagrać jakieś preludium, które jest zatytułowane G, to jeżeli w takiej temperaturze zagramy, to będzie nie G, tylko może już GIS, bo strój organów idzie do góry. No ale to są takie niuanse, mankamenty. Tutaj bardziej nam chodzi też o to, z uwagi na to, że też no, mając te instrumenty, które tutaj oglądamy, sprawdzamy, to jesteśmy troszeczkę oddaleni, także ważniejsze jest chyba raczej bardziej, żeby one technicznie poprawnie wszystko chodziły, żeby każdy klawisz się odzywał, każdy register szło włączyć, działały kopulacje, połączenia specjalne, no wszystkie te piszczałka, każda się odzywała, to są najważniejsze rzeczy i strój, no wiadomo, każdy by chciał mieć, kiedy gra, jakoś bardziej wystrojona, ale to niestety... Ja w mojej parafii w Łęgu, pozdrawiam serdecznie księdza proboszcza i wszystkich znajomych, jest instrument, który no, też jest zmiany stroju. Tragicznie gra, no, ale na wszystko nie mamy wpływu, na wszystkie czynniki, żeby utrzymać instrument. Nie wiadomo, jakiej kondycji. W filharmoniach, w klimatyzowanych pomieszczeniach, gdzie jest jednakowa temperatura utrzymywana, instrument łatwiej, że tak powiem, zachować przy życiu, ale w takich wiejskich kościołach czy drewnianych, gdzie przez... No właśnie my tam, gdzie mieszkamy na Kocieliu, kiedy są większość kościołów, to są właśnie jakieś drewniane, tam Kościerzynie, gdzieś okolice te, to tam już jest w ogóle, bo w dzień tam temperatura dochodzi do naprawdę horrendalnych temperatur. 48 stopni. Tak, jeszcze jak była zero najlepiej wyłożone, nie? I to się niestety tak kończy, także dobrze. My na razie podziękujemy panu i przystępujemy tutaj do takiego strojenia, na tyle co nam się uda tutaj tego instrumentu. Obydwa czy jeden? Poczekaj chwilę.
No C, cis. A, bo ty wiem o co chodzi, dobra. I zobaczymy za chwilę, jak to brzmi. Następne strojenie, to powiedzmy. Może być.